Cześć i witajcie, ja jestem Kudłaty, a dziś wam pokażę 14 zarąbistych pomysłów na banery. Zaczynamy od wizerunku Creepera, gdzie mamy go z taką jaśniejszą obramówką oraz z ciemniejszą. Konkretnie będą nam potrzebne takie rzeczy oraz wzór o nazwie Creeper. Konkretnie zaczynamy od jasno-zielonego sztandaru. Do tego bierzemy czarne paski, konkretnie te. Następnie będą teraz zielone paski, te same. Jak widzicie, tekstura się na banerze zmieniła. Dalej mamy teraz czarny barwnik i potrzebujemy zielone kafelki. Następnie teraz robimy takie same, tylko zielone kafelki, więc mamy teraz taką fajną teksturkę i na końcu leci właśnie ten wzór Creepera, żeby właśnie uzyskać taki sztandar, gdzie mamy, zobaczcie sami, taką właśnie obramówkę lekką. A jeżeli byście chcieli z taką ciemniejszą obramówką, to musicie jeszcze raz zrobić tą twarz Creepera z tym samym wzorem i oczywiście z tym samym kolorem i ten wyraz twarzy będzie jego zdecydowanie oczywiście wyraźniejszy. Przypominam, że takie wzory się nie zużywają, więc jeden wam wystarczy do samego końca, więc teraz macie tutaj oczywiście tego Creepera z ciemniejszą obramówką. Oczy Endermana. Będzie nam potrzebny fioletowy sztandar, dwa karmazynowe barwniki i cztery czarne barwniki. Zaczynamy od tych pasków w dół, robimy je raz i teraz robimy je drugi raz. Czemu dwa razy? Ponieważ okazuje się, że jednak jest różnica pomiędzy tym. I teraz lecimy z czarnym barwnikiem. Mamy na środku czarny pasek, następnie leci czarny plusik po całości i teraz mamy czarny prostokąt na dole i ten sam czarny prostokąt, ale na górze robimy. I jest sztandar, jest, stawiamy go tu i oczy mamy gotowe. I drugi wariant Creepera, któremu jest bardziej gorąco, tak to nazwijmy. I będą nam potrzebne takie rzeczy i znowu mamy tutaj wzór Creepera. I lecimy jasno-zielony sztandar, do tego leci czerwony słupek przez cały środek. Następnie leci zielony i musimy zrobić całą górną zieloną część. Konkretnie to musi być ten, czyli połowa musi być zielona. Dalej mamy różowy pasek na środku, czyli to jest to. Dalej mamy zielony i to będzie zielona obramówka dookoła. Następnie mamy czarny barwnik, żeby zrobić teraz tutaj wyraz Creeperka i możemy to sobie zatrzymać w takiej formie oczywiście, jak nam to pasuje, ale także możemy jeszcze zrobić jedną rzecz z zielonego barwnika, konkretnie, ale tutaj już bez tego i to będzie właśnie te falbanki dookoła i mamy to w dwóch wariantach, takich oraz takich, jak komu oczywiście pasuje. Następny jest uroczy lisek i zaczynamy od białego sztandaru, do tego czarny barwnik i robimy na środku czarny rąb. Teraz leci pomarańczowy i robimy dookoła falbankę, następnie czerwoną kropkę na środku, czyli mamy to. Teraz leci wzór i także musimy do tego użyć pomarańczowy barwnik, właśnie coś takiego nam powstanie. I z ostatniego pomarańczowego barwnika robimy taki trójkąt z góry, właśnie ten, i powstał przepiękny lisek. Kula ziemska na banerze. Głównie będziemy potrzebować wzór na sztandar, który nazywa się sześcian ziemski. Jego możemy kupić od kartografa na odpowiednim poziomie. I generalnie zaczynamy właśnie od niego. Dajemy tutaj jasno-niebieski sztandar oraz tutaj trawę, czyli zielony barwnik. I mamy właśnie ten kwadrat ziemski. I teraz lecą cztery czarne barwniki. I teraz mamy taką falbankę, którą właśnie mamy tu. Następnie leci czarna górna część, następnie dolna czarna część i na końcu czarna ramka, aby jeszcze te boczne części zakryć i mamy w miarę taką okrągłą kulę ziemską na banerze. Pora na moje ulubione serduszka i tutaj w wersji z takimi ogonkami, gdzie bardziej to wygląda jak baloniki, ale także bez tych ogonków, gdzie mamy dwa serduszka. Konkretnie bierzemy biały baner i dwa różowe barwniki, robimy X, następnie robimy na środku rąb i teraz lecą białe barwniki i teraz tak, robimy falbanki. Następnie robimy ten pasek poprzek, następnie bierzemy teraz białą na środku kropkę i mamy tutaj te serduszka z ogonkami, takie baloniki i to nam wystarczy, ale jeżeli chcemy bez tych ogonków, to jeszcze musimy dać na środku właśnie ten pasek i w taki sposób uzyskamy przepiękne serduszka w dwóch wariantach. Zarąbiście wyglądająca miska z ryżem, gdzie jeszcze mamy wbite pałeczki chińskie, idealne do jakiegoś japońskiego czy chińskiego food trucka, czy do jakiejś restauracji i są nam potrzebne tylko takie rzeczy. Zaczynamy od czarnego sztandaru oraz brązowego barwnika i robimy właśnie coś takiego. Następnie idzie jeden czarny barwnik i będzie to czarny X i mamy już takie przepiękne pałeczki. Następnie będzie na środku jedna biała kropka, czyli mamy to tutaj i to już będzie nasz ryż. Następnie z czerwonego barwnika
będzie miska, ale pamiętajcie, żebyście nie wybierali tej opcji, ponieważ to musi wam zakryć pół ryżu, czyli to musi być ta opcja, gdzie macie pół czerwonego sztandaru, więc musicie zwrócić na to uwagę, żeby wam to dobrze wyszło. I teraz lecą dwa ostatnie czarne barwniki, konkretnie będą te falbanki na początek oraz teraz właśnie ta krótsza część, która będzie czarna. Jak widzicie, wyszła przepiękna czarna miska z ryżem. Płonąca pochodnia i będą nam potrzebne takie rzeczy. Mamy tutaj aż dwa wzory. Jednym z nich jest wzór kwiata, a drugi to jest wzór czaszki z widerowego szkieleta. I lecimy. Czarny baner. Do tego robimy z brązowego taki właśnie plus po całości. Następnie używamy tutaj wzór na żółtym, konkretnie kwiatek. Ten wzór już nie będzie nam potrzebny. Dalej mamy z czarnego konkretnie to będzie to, czyli tak na pół to musi być przecięte. Dalej mamy pomarańczową kropkę, którą mamy tu. Następnie z czarnego musimy znowu pół uciąć i to będzie właśnie ta część. I na końcu zostaje nam z czarnego ostatni wzór, żeby właśnie ten dymek miał lepszy kształt i żeby bardziej naturalnie on wyglądał. I tak właśnie się to prezentuje. Następny jest czerwony muchomor, który wbrew pozorom jest bardzo łatwo zrobić. Będzie nam potrzebny sztandar o nazwie sześcian ziemski i on leci jako pierwszy na czerwonym sztandarze i oczywiście używamy biały barwnik, żeby powstało coś takiego. I teraz lecą aż trzy niebieskie, jasno niebieskie barwniki. I teraz tak, robimy pasek taki krótszy na górze niebieskiego. Teraz pasek ten dłuższy, czyli ten większy niebieskiego robimy, czyli coś takiego musi nam zostać. I z tego barwnika robimy jeszcze falbanki i mamy już sam kapelusz muchomora. I teraz leci tak. Nóżka, która jest robiona z takiego trójkąta. Na razie to wygląda jak statek UFO, który rzucił jakiś promień, ale do tego bierzemy jeszcze z powrotem ten jasno niebieski i tutaj bierzemy pół takiego podstawy po prostu niebieskiej i mamy właśnie pięknego grzybka gotowego. Żelazny golem, chociażby do oznaczenia sobie farm żelaza, czy jakichś innych rzeczy z nim związanych. I będą nam potrzebne takie barwniki i zaczynamy od czarnego sztandaru i robimy na środku czerwony rąb. Następnie z białego barwnika robimy dolną białą część, coś takiego. Następnie jasno-szary barwnik, gdzie mamy na środku taki słup. Następnie z białego barwnika robimy obramówkę dookoła. Następnie z czarnego barwnika robimy na środku taki pasek. I jak widzicie, to nie wygląda jak golem, ale teraz ostatni barwnik spowoduje, że to już będzie wyglądało jak golem. Konkretnie potrzebujemy tą białą część. I tak właśnie powstał nam Iron Golem z czegoś właśnie takiego. I pora teraz na słonecznik i będą nam potrzebne takie barwniki oraz wzór kwiata. Zaczynamy od jasno-niebieskiego sztandaru i do tego dwóch zielonych. Najpierw robimy takie na dole falbanki jako trawa, następnie leci tutaj łodyga zielona, czyli coś takiego. Teraz leci jasno-niebieski, gdzie mamy tą część taką na pół niebieską, czyli ma nam zostać taka cienka łodyga oraz jeden liść. Robimy to. Następnie niebieski zwykły i robimy taką właśnie poświatę, gdzie ma być bardziej niebiesko na górze, na dole ten jasno-niebieski. Następnie mamy wzór żółtego kwiata, czyli jest prawie już słonecznik i na środku ostatnią rzeczą jest brązowa kropka i mamy przepiękny słonecznik. Logo Netflixa, które zrobimy za pomocą tylko takich kolorków, konkretnie czarny sztandar i lecimy najpierw z dwoma czerwonymi barwnikami i robimy najpierw czerwony pasek z jednej strony i następnie czerwony z drugiej strony. Teraz idzie jeden czarny i musimy zrobić taką charakterystyczną mgiełkę, gdzie na górze jest bardziej czerwone, a na dole jest bardziej czarne. Teraz leci z powrotem czerwony, gdzie będzie pasek na środku po całości i teraz ostatni czarny, gdzie będzie czarna obramówka i mamy logo Netflixa. Baner z baterią. Dla niektórych to może być dość nietypowe, jeżeli chodzi o Minecrafta, bo nie mamy tej baterii czy takich nowoczesnych rzeczy, ale myślę, że do różnych mechanizmów czy do jakichś sprzętów można to wykorzystać. Zaczynamy od białego barwnika, konkretnie od białej kropki na środku. Następnie leci zielony barwnik i musimy zrobić pół zielonego sztandaru i mamy tutaj tą na dole tą opcję. I teraz lecą trzy czarne. Konkretnie będzie to cienki pasek najpierw z jednej strony, potem z drugiej strony i na końcu ta czarna podstawa, ale ta krótsza i mamy gotową baterię.
I na koniec mamy przepiękny różowy kwiat i oczywiście jest to Spurblum. I wytworzymy go z takich rzeczy i będzie nam potrzebny wzór kwiata. Różowy sztandar i robimy białą mgiełkę, konkretnie tą. Na górze biało ma być, na dole różową. Dalej mamy teraz zielony i teraz będzie tak. Pasek na środku zielony oraz zielony rąb. Następnie leci teraz biały kwiatek na środku. To możemy na razie zdjąć. Teraz leci biała kropka na środku i do tego znowu wzór, tym razem z kwiatkiem różowym. I mamy różowy Spurblum gotowy. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, aby być na bieżąco i do zobaczenia.